Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Obłęd lewactwa amerykańskiego. No zawsze jest ten obłęd lewactwa amerykańskiego. No i teraz pokazuje, że żeby się dorwać do koryta, no to komuniści robią cyrk za wszelką cenę. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń, o codziennych powiadomieniach filmików. No praktycznie rzecz biorąc ostatnio nieustannie demonetyzowanych w momencie publikowania. Apokalipsa. Nadchodzi apokalipsa demokratów. Teraz no w Polsce ci też są cyrkowcy, upadają, udają. W Ameryce Alexandria Ocasio-Cortez, ona była kelnerką, z pochodzenia jest Portorykanką, mieszkała w Nowym Jorku, no i została wybrana do reprezentowania Nowego Jorku w kongresie, w Izbie Reprezentantów, tak? Jest wybierana na 2 lata. No i ona jest w takiej czwórce, z komunistkami, z dwie muzułmanki komunistki, ta latynoska komunistka, no jest jeszcze jedna czarnoskóra amerykańska komunistka. No i one pobiegły wszystkie na schody Sądu Najwyższego, no i zaczęły protestować, no i w zasadzie były odprowadzone przez policję, teoretycznie, może nawet praktycznie aresztowane. Ja nie wiem, czy zostały spisane i czy były na dołku nawet przez 5 minut, ale w każdym razie, kiedy policja tam w mundurze, czy policjantka podeszła, no to wszystkie trzy wzięły ręce za siebie, tak skrzyżowały, tak jak normalnie na starych filmach pokazują, że policja zakuwa w kajdanki z tyłu, żeby ten kryminalista nie uciekał, no to oni, to one wszystkie trzy, no wszystko to było jak w teatrze, to było wszystko jak w teatrze, a wyszło jak w cyrku. No i wszyscy się śmieli się z nich, że to bohaterki, że to są po prostu martyrologia komunistów, no ale jak zwykle, cyrk zawsze jest widoczny, no i to jest właśnie smutne. Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar i Rashida Tlaib, właśnie te komunistki, muzułmanki. Ciekawe jest, że Ilhan Omar, no to jej ojciec wyjechał z Somalii. W Somalii zakładał komunizm, no to go Somalijczycy pogonili. W miękkie serca amerykańskie wzięły jego. No i ona teraz, Ilhan Omar, no kombinowała nieźle, ślub brała z bratem, no nie wiadomo z jakich powodów, no ale oskarżają, żeby dostał papiery, bo on wylądował w Anglii, to tutaj miał dostać papiery. No jeden wielki cyrk, tam pieniądze przesyłała dla doradcy politycznego. Ten doradca polityczny zostawił tam żonę i dzieci dla niej. No tak, także jak na komunistkę, na muzułmankę, na reprezentantkę lewactwa, nieźle kręci w tym. No ale te kręcenie największe, no to było z tymi fałszywymi kajdankami. No oczywiście w Ameryce lewacka prasa, lewackie środki masowego przekazu w ogóle się na tym nie koncentrują. Te wszystkie Clintonowe, CNN, MSNBC, ABC, to wszystko po prostu jest jedno wielkie oszukaństwo. Jedyne, co zostaje, to tylko niezależne środki. No i Fox, który też tam dziwnie to się układa, ale większość tych oficjalnych środków ścieku, no to koncentruje się właśnie na tej komisji 6 stycznia. Ta komisja z 6 stycznia niby, no chodzi o to, że był, no co tam było? 100 tysięcy Amerykanów przyjechało do stolicy, łaziło po stolicy w ramach
normalnych protestów, co jest gwarantowane konstytucyjnie. No i tam 700-800 pobiegło na Capitol Hill, weszli do kongresu. No, policja kongresowa otwierała, także to wszystko jest jeden wielki cyrk, no ale robią pokazówkę, robią polowanie na czarownicę przez 4 lata. Przez 4 lata ścigali Trumpa. No, ciekawe jest to, że sporo republikanów dało się przekonać, że Trump rozdziela Amerykę. No, ale to trzeba być kretynem, żeby w ten sposób mówić, no bo zawsze będzie komunista, to zawsze przychodzi, żeby zabić, zniszczyć, zniewolić. Oni się nie przejmują. Oni po prostu teraz, szczególnie po 2020 roku, to pokazało, że oni nie mają w ogóle żadnego szacunku dla kraju, dla narodu. Oni chcą być tylko przy żłobie. Ogólnie rzecz biorąc, wracając do tego 6 stycznia, dlaczego tak 100 tysięcy ludzi tam pojechało, czy nawet więcej? No dlatego, że latem 2020, po tym jak George Floyd, była ta sytuacja z George'em Floydem, kiedy policjant trzymał go kolanem tam 9 minut i błagał go dosłownie na kolanach, no przyciskając szyję, żeby on się poddał, to on się przez 9 minut nie poddawał, no to później te wszystkie były spalenia, szabry, miliardy dolarów zostały zniszczone w amerykańskich miastach. No i republikanie, konserwatyści na to patrzyli i mówią, no przecież my nie pójdziemy do Waszyngtonu, do stolicy palić, rabować, szabrować i tak dalej, będziemy protestować. No i komuniści postawili to na głowę, mówią, że to była rewolucja i że to trzeba w sumie zniszczyć. Całe te protesty związane z tym George'em Floydem, narkomanem, który w zasadzie przyniósł fałszywe $20 do delikatesów Hindusa. Hindus zadzwonił na policję, George Floyd przez okno wyskoczył, nagazowany był wszystkimi narkotykami możliwymi, spędził wiele lat więzienia poprzednio, no ale ten George Floyd został świętym. Został tym świętym komunistów, no i komuniści doszli do wniosku, że trzeba coś robić. No, to zmieniło na stałe polityczne podejście, polityczny model. Oni po prostu doszli do wniosku, że nie ma co polityką się zajmować, tradycyjną prawodawstwem, ustalaniem praw, głosowaniem praw. No i poszli w kierunku bezkompromisowej walki. Po prostu kije, kastety, gdzie się dało. No oni zatrudnili Antifę. Tak, Antifa, no to są antyfaszyści, no ale to są komuniści. Komuniści, Antifa, no to jest siły zbrojne komunistów, partii demokratów w Ameryce. No i politycy przyjęli, że oni mają się tak samo zachowywać, no może trochę mniej, to będą robili cyrk. No i ten cyrk właśnie był pokazany w formie tego fałszywego aresztowania. No oni komuniści się wściekają. Wściekają się tym, że krzyczą, że skrobanki czy aborcja została zabroniona. No ale to jest kłamstwo. Aborcja nie została zabroniona, tylko aborcja na poziomie federalnym, czyli krajowym, czyli z Waszyngtonu, nie ma centralnego sterowania ze stolicy. No i Sąd Najwyższy Federalny, Państwowy Sąd Najwyższy powiedział, że decyzje muszą podejmować obywatele na poziomie stanów, no i że to należy do głosowania, do wyborów, ale stanowych, i każdy stan może sobie zdecydować jak chce. Że w Konstytucji nie ma czegoś takiego, że jest wspomniane o skrobankach. Te prawa czy obowiązki konstytucyjne, które nie są wymienione, są na poziomie stanów. No bo i to jest federacja, to jest Związek Stanów Zjednoczonych, tak? To się zjednoczyły te
Stany Zjednoczone. No i teraz bardzo dużo lewaków jest zniechęconych, czy po prostu żygają, jak widzą Bidena. No Biden teraz zachorował na COVID. Łachudra krzyczał rok, dwa lata temu, że żeby wszyscy się zaszczepiali, to nikt nie będzie chory, jak będzie zaszczepiony. A teraz cały ten cel przesuwają. Teraz mówią, że zaszczepiony, nie zaszczepiony, ale dobrze, jak jest zaszczepiony, tak zachoruje, to on chociaż nie wykituje. No tak, także to jest jedno wielkie oszukaństwo. No ale lewacy zaczynają go nienawidzić za to, że nie walczy razem z nimi przeciwko innym i że nic nie zrobi w sprawie tych usunięcia decydowania o skrobankach na poziomie stanowych. No jedna najbardziej ważna sprawa po lecie 2020. No, konserwatyści, no to wiadomo, narzekali na te bardzo podejrzane liczenie głosów. No i teraz zobaczymy. Teraz w listopadzie zobaczymy, zweryfikuje się to, czy to była prawda. No ale dramatyczna sprawa stała się 5 stycznia 2020 roku. No bo w Georgii, czyli tej amerykańskiej Gruzji, wybranych zostało dwóch senatorów demokratów. No i to zmieniło kompletnie Senat. Zmieniło Senat, bo w Ameryce jest 50 stanów, w każdym stanie jest dwóch senatorów, czyli jest 100 senatorów. No i w zasadzie tam musi być większość, żeby cokolwiek przegłosować. No bardzo często potrzeba 60 głosów, żeby część z opozycji głosowała. No ale tak bardzo często dużo rzeczy można przegłosować połowa plus jeden. No i ten jeden to jest... Jeden, no to jest wiceprezydent. Także jeżeli Senat jest podzielony tak 50 na 50, to przychodzi wiceprezydent i daje ten 51 głos. No i ta partia, powiedzmy, rządząca może przegłosowywać. No tyle tylko, że w Ameryce jest jeden normalny, dwoje czy troje normalnych demokratów jeszcze, Manchin, no i on w zasadzie staje po stronie republikanów i mówi, że będzie głosował z normalnymi konserwatystami. On jest z zachodniej Virginii. Także on nie będzie nigdy głosował z komunistami, którzy w zasadzie chcą zniszczyć węgiel. Zachodnia Virginia, no to jest taki amerykański Śląsk, można powiedzieć. No górny czy dolny, w każdym bądź razie. Tam, gdzie jest sporo węgla, tam, gdzie jest sporo rudy. Tam ludzie żyli z tego, że wydobywali węgiel. No i on przecież nie wyda rozkazu mordowania swoich własnych ludzi. No i do tego jeszcze też ma jest przeciwko wydawaniu pieniędzy, drukowaniu pieniędzy. Także to nie ma się co dziwić, że ten człowiek jest po prostu normalny i stoi po stronie tych wszystkich normalnych i Manchin załatwił te komunistyczne plany już któryś z kolei raz. Od maja 2020 roku wszyscy politycy, wszyscy ci rządzący politycy, cała ta grupka, no tak zwana elita, tak? To nie jest elita, to są łachudry, które są wybierane z jakiegoś powodu, dlatego, że są w stanie ukartować te wybory. No i oni w ogóle stracili połączenie z rzeczywistością, stracili połączenie z jakąś taką procedurami czy procesami politycznymi. Także jeżeli Manchin no stawia się przeciwko temu, tej zielonej rewolucji, przeciwko tej wariactwu środowiskowemu, przeciwko podatkom, przeciwko inflacji, no to wszyscy komuniści, między innymi doradca Muhammeda Baracka Obamy, John Podesta, no to napisał, że
Manchin utracił człowieczeństwo, no. Tracił człowieczeństwo. On reprezentuje swoich demokratów, połowa narodu jest przeciwko, to komunista mówi, że ten polityk utracił człowieczeństwo. Inna komunistka z Rhode Island, White House, ona właśnie powiedziała, że trzeba coś zrobić, no i trzeba zrobić coś takiego, żeby Biden zamienił się w bestię. No jak się zamieni w bestię, no to wtedy jako prezydent bierze ten długopis, no i daje rozkazy prezydenckie, nakazuje to, to i tamto. No problem z takim rozkazywaniem, bez zwracania uwagi na kongres, no to jest to, że później przychodzi następny prezydent, no i ten prezydent znowu odkręca to wszystko, a w międzyczasie jest jeden wielki bałagan. No i jest wielki bałagan i rządy się zmieniają i to nie pomaga narodowi. Po 2020 roku Partia Demokratyczna i wygląda na to, że cała polityka, no to polega na tym, że oni uważają, że system nie działa. System nie działa, kongres jest do kitu, Sąd Najwyższy jest do kitu, także trzeba rozwalić kongres, trzeba rozwalić cały system, trzeba prezydentowi nakazywać. No oni sami są w kongresie, no ale mówią, że w kongresie to tylko powinna być jedynie słuszna partia, czyli demokraci, czyli wszelakiego rodzaju głosowania mają być zagłodzone. Wszystkie trzeba zapakować Sąd Najwyższy dodatkowymi sędziami komunistycznymi. No, czyli oni wychodzą i mówią, że musi być jedna partia. Oni po prostu mówią, że żeby było dobrze, to ma być jedna partia. No wiadomo, co jest jedną partią, tak? W Polsce była jedna partia, w Rosji jedna partia, w Niemczech hitlerowskich, na Kubie, w Korei to jest jedna partia. No i komuniści amerykańscy właśnie tak chcą. Jakakolwiek dyskusja polityczna, dialog jest niszczony, bo jest określana jako dysinformacja, czyli takie klasyczne niszczenie systemu partyjnego, czyli klasyczne niszczenie demokracji. I to robi partia, która oficjalnie się nazywa demokratyczna, ale w zasadzie to powinna się nazywać Amerykańska Partia Komunistyczna. Aleksandria Ocasio-Cortez, no to ona należy. No i te dwie muzułmanki i ta jedna czarna z tej czwórki, no to one wszystkie należą do Amerykańskiej Partii Socjalistycznej. To jest ich partia, bo one Amerykańska Partia Socjalistyczna, to jest pod skrzydłami demokratów, no ale socjaliści na nich tam głosują, wszyscy ci socjaliści z Nowego Jorku i z Minnesoty na nich głosowali. No te wszystkie banały, frazesy, slogany w polityce, no to jednak sprawdzają się. Także to się sprawdza się, że no, nie ma co obiecywać, jak nie da rady tego zrobić. No i Schumer, Chuck Schumer, on nie mieszka w Izraelu, mieszka w Nowym Jorku, to jest zawodowy polityk, tak jak w Polsce można powiedzieć Miller, młynarz. No i on zawsze starał się jakoś, żeby doprowadzić do tego, żeby wypośrodkować. No teraz postępowi nie widzą tego tak. Teraz postępowi po prostu chcą zaciukać. Teraz oni idą w kierunku tego, żeby ustawić system, żeby praktycznie rzecz biorąc fizycznie eliminować opozycję. No i do niczego to nie doprowadzi. Wszyscy wiedzą, że to po prostu upadnie. Wszyscy wiedzą, że w listopadzie po prostu normalni zaczną głosować republikanie, konserwatyści. Normalni demokraci po prostu nie pójdą do głosowania, żeby nie popierać tych wszystkich wariatów. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie na normalnych, szczególnie teraz w Ameryce w listopadzie, w wyborach międzyprezydenckich. W 2024 roku głosujcie na prezydenta.
przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No mam nadzieję, że widzicie, mam nadzieję, że zmieniliście już swoją partię na partię republikańską. No jeżeli nie, po prostu nie idźcie na wybory. Nie popierajcie wariatów komunistów. Zdrowia dla normalnych.